10 stycznia 2018 rok. Mam przyjemność być gościnią pani Marii Markowskiej, która mieszka w Radzikowie, z którą dzisiaj będę miała przyjemność przeprowadzić krótką rozmowę. Witam serdecznie pani Mario. Witam. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Mieliśmy okazję dzisiaj obejrzeć przefantastyczne miejsce, pokój wspomnień, który pani stworzyła tutaj w tym miejscu, w budynku dawnej szkoły. Proszę opowiedzieć, skąd pomysł na tak przefantastyczne miejsce? Po prostu, kiedy szkoła została, budynek szkolny został sprzedany, więc dostałam tam pokoik. Myślę, co ja zrobię w tym pokoiku? Ale mam tyle różnych rzeczy, pamiątek, to pomyślałam sobie, zrobię taki pokoik o mojej pracy. Pracowałam 51 lat jako nauczyciel i w szkole podstawowej, i w szkole średniej w Łagiewnikach. A w podstawowej w Radzikowie. No ale oprócz tej pracy zawodowej, tej edukacyjnej, której oczywiście wiele lat było, bo też widzieliśmy wiele pięknych dyplomów, ma pani też na swoim koncie mnóstwo sukcesów w takiej pracy kulturalno-społecznej. Tak. To proszę opowiedzieć kilka słów na ten temat. No to ja właściwie może tak od Korca, kiedy mieszkałam jeszcze na Wołyniu, chodziłam tam do szkoły powszechnej, tak się nazywała, a później do gimnazjum. I tam właśnie zaczęłam tańczyć w szkole. No zawsze jakieś tam imprezy szkolne były, no to myśmy tam tańczyły i to, i owo, różne tańce. I tak ja pokochałam te tańce, a jak chodziłam do liceum pedagogicznego w Gdańsku, Gdańsk-Brzeszcz, tam nasza pani profesor uczyła na WF-ie różne tańce, ale tylko ludowe. No i taki początek był mojej właśnie przygody tanecznej. A już jak pani się osiedliła tutaj, czyli w gminie obecnej Łagiewniki, w Radzikowie, prowadziliście państwo z mężem, tak? Szkołę? Początkowo ja sama byłam i tutaj właśnie założyłam zespół, taki dziecięcy, nie było nawet w co ubrać, więc szyłam z papieru kolorowego, takiego karbowanego, różne sukieneczki, spódniczki, jednorazowo, bo przecież one zaraz się podarły. No właśnie zaczęłam tu, ale mimo wszystko zaczęłam studiować właśnie tą dziedzinę tańca ludowego we Wrocławiu, w Domu Kultury na ulicy Mazowieckiej 12. No i właśnie nauczyłam się z różnych regionów Polski. I kiedy już skończyłam swoją naukę, no to rozpoczęłam właśnie tu w Radzikowie, bo ja pracowałam i w Radzikowie, później mnie przynieśli, powiedziano w powiecie dzierżoniowskim, a co taka nauczycielka na wsi będzie robiła, ją trzeba zaraz zabrać. Bo ona potrafi i to, i tamto, i malować, i wiersze pisać, i tańczyć. No i mnie zabrali do Bielawy. I ja pracowałam w Bielawie. Ale wyszłam za mąż do Tuszyna, za pana Włodzimierza Markowskiego, który był dyrektorem szkoły w Tuszynie. W związku z tym, że później miałam dwoje dzieci i mieszkanie było bardzo małe, a w Radzikowie było duże to mieszkanie, kiedy ja byłam panienką, to tu mieszkałam, więc przenieśliśmy się do Radzikowa w związku z mieszkaniem. To dla nas duży sukces, że akurat tak się potoczyły pani losy życiowe. I tutaj się pani, że tak powiem, osiedliła i zadomowiła i jest z nami aż do teraz. A w międzyczasie powstało mnóstwo sukcesów i praca z zespołami, bo był zespół amatorski, zespół ludowy, tak? Tak. Tańca, ale też pojawił się zespół gimnastyczny i pojawiły się zespoły muzyczne. To proszę jeszcze opowiedzieć słów kilka na ten temat. No, jeśli chodzi o zespół pieśni i tańca, tęcza nazwałam, w związku z tym, że z różnych regionów Polski ja opracowywałam tańce, ja kochałam to i lubiłam z całego serca, uczyłam dzieci tańca, a szczególnie ludowego, dlatego że wtedy była taka moda, że tylko ludowe tańce były. No ale sukcesy miałam. Wielkie, bo wyjeżdżałam i za granicę, do NRD, do Czechosłowacji,
występowaliśmy tutaj w sali kongresowej w Warszawie. No ale chciałam powiedzieć, tak naprawdę to bardzo dziwnie było. Zaprosiłam swego kolegę na tą imprezę do Warszawy, bo miałam takie kilka biletów, że ja mogłabym kogoś poprosić. Ja miałam trochę znajomych w Warszawie. Ten kolega to od dziecinnych lat, pułkownik, z żoną przyszedł na ten występ do sali kongresowej. No i usłyszałam takie słowa. Marylka, tyś chyba zwariowała. Gdzie można prowadzić taki zespół za darmo? Ty wiesz, to drugie Mazowsze jest. Jak ty możesz taki zespół za darmo prowadzić? No takie usłyszałam słowa. Ale takie też były czasy. No to jest właśnie ta zasługa pani, ta praca społeczna. A ile osób było w tym zespole ten czas? 120. No to faktycznie drugie Mazowsze co najmniej. A proszę jeszcze powiedzieć o tym drugim zespole, bo jeszcze był zespół Biedronki. Jeszcze założyła zespół, ale wtedy była dyrektora przy GOK-u. No więc przyjeżdżałam. Właściwie nie przyjeżdżałam specjalnie do zespołu, bo ja prowadziłam średnią szkołę w Łagiewnikach z maturą. Także ja wcześniej przyjechałam do GOK-u, miałam próbę, a później szłam do szkoły. A gdzie w tym wszystkim jeszcze był czas na ten zespół gimnastyczny? No więc jeszcze miałam zespół gimnastyczny, akrobatyczny, nie parterowy, tylko piętrowy. No więc też w sali kongresowej dziewczynki występowały. No ale kiedy tam redaktorzy byli w czasie mojej próby, bo najpierw miałam próbę w sali kongresowej, to oni powiedzieli, to proszę panią, dzieci ze wsi, to jest niemożliwe. Pani tylko mówi, że to ze wsi. I pokazuje właśnie palcem na moją córkę i na tą Tereskę z Francji i tam na inne dziewczynki. I mówi, to są dziewczynki ze wsi, to niemożliwe. Ja mówię, no niestety to są ze wsi dziewczynki. A chciałam powiedzieć, że w zasadzie pierwszy raz w życiu to właśnie wieś Radzików to... Pierwszy raz w życiu byłam na wsi, bo ja nie pochodzę ze wsi, ja pochodzę z miasta, a na wsi nigdy nie byłam. No więc byłam zaskoczona, jak widziałam, że kobiety chodzą bez butów na bosaka i chciałam spróbować tu przejść przez alejkę do furtki. Czy ja bym potrafiła przejść na boso? I niestety nie mogłam. Nie była pani przyzwyczajona. Nie byłam, ale chciałam spróbować. Ale udało się pani za to zaszczepić mnóstwo pozytywnych cech i takich edukacyjnych i kulturalnych wśród tej społeczności, bo podczas wizyty pani Teresy Gianolio właśnie mieliśmy okazję rozmawiać i tych sukcesów jest o wiele więcej niż to, co pani mówiła i tych dyplomów, które potwierdzają to wszystko, co się tutaj wydarzyło przez wiele, wiele lat. I to, co pani powiedziała, i to, czego pani nie powiedziała, i o Związku Harcerstwa Polskiego, i o Związku Nauczycielstwa Polskiego, i o mnóstwie różnych aktywności, które pani podejmowała. Ale proszę pani Marek powiedzieć jeszcze tak na koniec, co na dzisiaj jeszcze jest pani marzeniem? Bo tych sukcesów było tak wiele, że może tak jeszcze teraz jakieś małe marzenie, które można byłoby ten sukces przerodzić, się tli gdzieś w pani głowie. Właściwie moim marzeniem teraz jest, żeby skończyć to, co ja napisałam, ale mam problemy z oczami, bo miałam zaćmę i mnie lekarz tak jakoś zoperował, że zamiast polepszyć to całkowicie, nie mogę nic przeczytać ani napisać. Ale bardzo dużo napisałam. Napisałam 100 wierszy. Oprócz tego to mam... Znaczy dzieje w czasie wojny i dzieje przedwojenne Polski. I chciałaby pani to opublikować? Takie marzenie? No chciałabym jeszcze to uzupełnić, ale niestety mam włożone zdjęcie czy coś, a to trzeba podpisać, a ja już nie podpiszę. No mam nadzieję, że w tym zakresie będziemy mogli być pomocni, a na dzisiaj bardzo dziękujemy za rozmowę i do miłego kolejnego spotkania. Bardzo dziękuję. Dziękuję.